Jesteśmy tutaj na Górczewskiej, w katolickiej Warszawie. Jest to nowe te domy, to może i stare, ale to wszystko, proszę Państwa, po wojnie budowane. To niedawno, na 12 lat, to są wola parka, ale Chińczyk myślał, że tutaj, wiesz, zyski będzie miał krocie, miliardy pieniędzy z handlu. No, niestety zamknięto w niedzielę chińskie sklepy, zamknięto, nie będzie handlu, w żadną niedzielę, do kościoła, babo, modlić się, no ja wiadomo, ja wiem, jak oni się modlą, ale to zawsze jest jakaś nauczka, jest jakaś lekcja, bo modli się pod figurą, a diabła ma za skórą, to wiadomo, stare powiedzenie, jare, stare, ale jare, i to Małga mówi, że jak przyjechała ze Szwecji, tu do Warszawy, to też po starówce chodzili, no z tym swoim kochankiem pewnie, tym swoim mężem, bo ona miała męża. No to mówili, że to nie jest jej, to nie jest jej syn, to jest jej mąż, ale że ten mąż to jest dwa razy młodszy, a ona jest stara. No tak Małga reklamowała to, że ona stara, nie wstydząc się tego, ale jakie to społeczeństwo w Warszawie, jacy to ludzie, jacy prymitywni, prawda? Że oceniają, tak jak to Romulka mówi, obcinają. Są strasznie wścibscy. Ja mówię, że do cholery jakoś tak nie są wścibscy tego, co tam napisane w Biblii, tylko tu zagląda dziadyga. No to czyli nie może przejść, nie może wytrzymać, proszę Państwa, nie może wytrzymać. Po prostu. To jest radio, to FM Euroconchita. Barbie Baby Langstrom Extra i jego appendix. Appendix Radia Conchita. Ja czekam na 190, no niech by był już ten 190, bo w końcu będzie dla nas też za późno. Będziemy zbliżali się do banku euro, z którym dzisiaj mam też umówione. To był 523. Z Bemowa jedzie, czekamy, będzie 190. Lubię te tereny. Ale ponieważ my jesteśmy naszpikowani chorobami jakimiś, o 190 na marki, który, no to może na raka nie umrzemy, zobaczymy.